Tytuł kursu: Roboty posadzkarskie. Moduł: Materiały budowlane i ich zastosowanie. Temat: Zaprawy budowlane. Zaprawa budowlana jest mieszaniną spoiwa, drobnego kruszywa o ziarnach wielkości maksimum 4 mm i wody zarobowej. W celu uzyskania jak najlepszej zaprawy konieczne jest prawidłowe wymieszanie jej składników. Kolejność dozowania składników zależy od rodzaju spoiwa. Dozowanie składników zapraw w wytwórniach jest wagowe, natomiast na budowie objętościowe. Na przykład zaprawa wapienna o proporcji 1:3 zawiera jedną część wapna na 3 części piasku. Urabialność zaprawy reguluje się zawartością wapna i wody. Wiesz już, jak przygotować zaprawę, więc teraz powiem kilka słów na temat zastosowań zapraw. Zaprawy budowlane stosuje się przede wszystkim do łączenia elementów budowlanych, do wypełniania spoin, do produkcji wyrobów budowlanych, do wykonywania tynków, do wyrównywania powierzchni oddziałujących na siebie elementów, co zmniejsza powstające naprężenia. Na koniec omówimy sobie rodzaje zapraw budowlanych. Zaprawy murarskie produkowane fabrycznie stosuje się do budowy ścian i słupów murowanych. Zaprawa murarska jest mieszanką co najmniej jednego spoiwa mineralnego, kruszywa drobnego i wody. Zaprawy mogą być dostarczane jako suche, których wszystkie składniki suche są wymieszane w wytwórni, a przed użyciem na budowie trzeba dodać je do wody i wymieszać. Mokre, gotowe do bezpośredniego użycia. Zaprawy murarskie ogólnego przeznaczenia wytwarzane na miejscu budowy są przeznaczone do łączenia mniejszych elementów, np. cegieł, pustaków, w większe elementy, mury. Warstwa zaprawy umożliwia równomierne przenoszenie naprężeń w murze. W zależności od składu zapraw rozróżnia się ich trzy rodzaje. Cementową C, która oprócz wody zawiera cement plus piasek. Cementowo-wapienną CW, która oprócz wody zawiera cement plus wapno plus piasek. Wapienną W, która oprócz wody zawiera wapno plus piasek. Zaprawy tynkarskie są produkowane fabrycznie, jako mieszanki przeznaczone do zarabiania wodą. Zaprawy przeznaczone do wykonywania cienkich wypraw elewacyjnych dostarcza się jako pasty zawierające spoiwa mineralne, organiczne lub masy ze spoiwami przygotowanymi z polimerów lub roztworów żywic. Zaprawy tynkarskie powinny się charakteryzować dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością, ciepłochronnością, wodoszczelnością i mrozoodpornością. Produkuje się zaprawy ogólnego przeznaczenia o oznaczeniu GP, lekkie, LW, o gęstości pozornej do 1300 kg na metr sześcienny, barwione, CR, jednowarstwowe zewnętrzne, czyli do stosowania na zewnątrz, OC, renowacyjne, R, izolujące cieplnie, T. Zaprawy specjalne, czyli zaprawy o polepszonych właściwościach użytkowych, rozróżniamy. Zaprawy szamotowe, używane do łączenia ceramicznych elementów palenisk, są wytwarzane ze zmielonego szamotu i 20-30% gliny ogniotrwałej. Zaprawy krzemionkowe, stosowane do łączenia kształtek krzemionkowych narażonych na temperaturę 1200 stopni Celsjusza. Zawierają zmielony kwarc, łupek kwarcytowy, piasek i 10-20% gliny ogniotrwałej. Zaprawy ciepłochronne, stosowane do murowania ścian osłonowych lub ścian nośnych w budynkach o wysokości maksymalnej do 2 kondygnacji. Wyrabiane z cementów portlandzkich powszechnego użytku, wapna hydratyzowanego, popiołu lotnego, pyłu ze szlifowania płyt pilśniowych twardych, mączki gazobetonowej i glikocelu. Zaprawy gipsowe, stosowane do produkcji wyrobów ściennych i do murowania ścian wznoszonych z elementów gipsowych oraz do tynkowania ścian w pomieszczeniach suchych. Wykonuje się je z gipsu do bezpośredniego stosowania na budowie zmieszanego z wypełniaczem, np. piaskiem i wodą. Zaprawy do spoinowania płytek okładzinowych, stosowane do spoinowania płytek podłogowych i ściennych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych z ceramiki, kamienia i zapraw cementowych. Ich spoiwem może być cement powszechnego użytku, zaprawa CG lub żywica syntetyczna, zaprawa RG. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.